Panie profesorze, załóżmy, że chcę studiować kierunki biznesowe po angielsku. Dlaczego mam to robić na polskiej uczelni, a nie na angielskiej czy amerykańskiej? Prosty przykład. Zapraszamy w mury naszej akademii. Nawet tu teraz wystarczy przejście dookoła, poczuć atmosferę tak naprawdę totalnie międzynarodowego środowiska, gdzie mamy do czynienia nie tylko ze studentami z całego świata, ale przede wszystkim z jakością kształcenia, która odpowiada tak naprawdę temu, który mamy na Zachodzie. To jest udowadniane po pierwsze akredytacjami międzynarodowymi Koźmińskiego, a po drugie pozycją uczelni w rankingu Financial Times. No tak, ale w Polsce marka Koźmińskiego jest znana. Jeżeli ktoś chce studiować po angielsku, to pewnie pojedzie do innego kraju. I co wtedy? Pokazuje dyplom Koźmińskiego i... No muszę tutaj pana zaskoczyć. Okazuje się, że według naszych badań marka Koźmińskiego jest lepiej rozpoznawalna za granicą niż w kraju. Chociażby z tego powodu, że nie mamy tam podziału na uczelnie publiczne, niepubliczne, prywatne, nieprywatne, tylko po prostu na uczelnie dobre i złe. I gdy spojrzymy chociażby na aspekt akredytacji, kiedy spojrzymy na aspekt naszych badań naukowych, no to bardzo dobrze marka Koźmińskiego jest rozpoznawana na zagranicy. Natomiast dla studentów chcących studiować za granicą mamy również ofertę. Są to studia chociażby w modelu tak zwanego double degree diploma, gdzie student studiuje zarówno najpierw w murach naszej akademii, a następnie wyjeżdża na przykład na semestr lub na cały rok właśnie za granicę. Do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Portugalii czy Francji. Czy studia biznesowe w Polsce i za granicą po angielsku to jest porównywalna inwestycja, jeżeli chodzi o koszty, czy Polska wygrywa cenowo? Zdecydowanie Polska wygrywa cenowo i wygrywa coraz częściej jakościowo. Mamy przykład wielu studentów z krajów zachodnich, którzy realnie upatrują w nas szansy na pozyskanie świetnej edukacji, bardzo porównywalnej, albo często mówię lepszej, niż tej, którą dostają z uczelni zagranicznych, tych zachodnich. No załóżmy, że mnie pan przekonał. Co mogę studiować po angielsku w Polsce na Koźmińskim? Prosty przykład, stosunkowo standardowe globalnie studia, jakim jest Bachelor in Management. To są studia, które po pierwsze mają tak ułożoną ścieżkę kształcenia, która ułatwia nam na przykład wyjazd roczny za granicę i dokształcanie się w innych krajach, w innych uczelniach po to, aby finalnie dostać na przykład właśnie dwa dyplomy. Po drugie są to studia, które, gdy spojrzymy na tak zwaną kohortę, a więc grupę studentów, wśród których studiujemy, studia wybitnie umiędzynarodowione, ludzie naprawdę z całego świata potrafią studiować na takich grupach, więc mamy naturalnie kontakt z wieloma osobami z różnych krajów. I po trzecie jakość kształcenia, która jest udowadniana akredytacjami i standingiem Financial Times. Czy jakie kierunki można studiować po angielsku na Koźmińskim? Przykład studia licencjackie z zarządzania, studia z finansów i rachunkowości. Mamy również bardzo ciekawe studia związane z internetem. Studia nazywają się Management in Virtual Environments, kiedy kształcimy menedżerów tego, jak biegle korzystać z technologii, a więc nie technologów, ale menedżerów, jak korzystać z technologii. Czy chociażby studia związane po prostu z managementem, czyli z zarządzaniem w ramach różnych specjalizacji, przykład. Te same kierunki mogę studiować na studiach magisterskich? Na studiach magisterskich mamy specjalizacje, na studiach licencjackich również. To są bardzo podobne do siebie kierunki, więc na przykład można skończyć studia licencjackie, tak zwany Bachelor in Management ze specjalizacją marketingową i potem kontynuować studia magisterskie, na przykład ze specjalizacją zarządzanie strategiczne. Ile to kosztuje? To są koszty różne, natomiast gdy porównujemy cenę tych studiów ze studiami zagranicznymi, jest to cena radykalnie niższa, natomiast podkreślam, przy bardzo porównywalnej, a bardzo często wręcz wyższej jakości kształcenia niż za granicą. Jak wygląda ten proces akredytacji, o których pan mówił? Czy one cokolwiek mówią o jakości studiów? Powiem krótko. W przypadku na przykład akredytacji amerykańskiej WCSB, 7 lat ciężkiej pracy. To znaczy, po pierwsze, dostosowanie pewnych procedur związanych z jakością kształcenia do tych, które są w najlepszych uczelniach w Stanach Zjednoczonych. Po drugie, posiadanie bardzo wysokich wskaźników międzynarodowienia. Po trzecie, praktyki w tym zagraniczne. No i po czwarte, myślę, co najważniejsze, to po prostu jakość kształcenia, czyli zestaw przedmiotów i sposób ich weryfikacji, a także treści kształcenia, które dostarczamy studentom. Jest to bardzo ciężki proces. Akredytowanie to jest bardzo ciężki proces. Podam przykład. Globalnie na świecie mamy około 13 tysięcy szkół biznesu. Około 60 z 13 tysięcy posiada tak zwaną potrójną koronę akredytacyjną. My mamy szczęście i zaszczyt być jedną z tych uczelni, z tych 60 szkół.
Jak wygląda profil studentów, absolwentów? Co oni robią podczas studiów i po studiach? Czy mają Państwo jakieś dane? Mamy mnóstwo danych na ten temat, natomiast myślę, że coś, co jest najważniejsze, co pozwoli mi nie mówić o statystykach czy o liczbach, ale o profilu człowieka. To jest, jak spojrzymy na studentów Koźmińskiego i na absolwentów Koźmińskiego, są to przede wszystkim ludzie, którzy sobie radzą w życiu, którzy są przedsiębiorczy w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. To są ludzie, którzy na przykład zakładają swoje startupy internetowe lub nie internetowe, tradycyjne, którzy potrafią znaleźć się w nowych przedsięwzięciach tworzonych na przykład przez korporacje, którzy równocześnie są bardzo dobrze przygotowani na przykład do pracy w bankowości. Wspomnę tu o naszym programie z finansów i z bankowości, który jest akredytowany nie tylko przez tą, o której wspomniałem, potrójną akredytację międzynarodową, ale również przez tak zwane akredytacje branżowe. Jeżeli ktoś chce studiować po angielsku kierunki biznesowe, rozpatruje i uczelnie w Polsce i za granicą. Co by Pan poradził? Jakimi kryteriami, jakie kroki powinien po kolei zrobić? Ja mówię tak, studia to przede wszystkim, no jest takie angielskie słowo, które nie do końca daje się na polski przełożyć, experience. Co polega przede wszystkim na, ja mówię studentom często, otrzaskaniu się ze światem. Co to znaczy? Konieczność i świetna możliwość poznania po prostu najświeższej wiedzy związanej z biznesem, ale po drugie wykorzystaniu wszelkich możliwości, które na przykład w trakcie 3-letnich studiów licencjackich dajemy studentom. Praktyki zagraniczne, wyjazdy na staże zagraniczne i na studia zagraniczne, mnóstwo kontaktu tutaj z ludźmi z całego świata. Więc z mojego punktu widzenia myślę, że możliwości, które się daje młodemu człowiekowi w trakcie tych 3 na przykład lat licencjata są ogromne po to, żeby taka osoba mogła świetnie funkcjonować w kraju i za granicą. Podam przykład jednego ze swoich absolwentów, który skończył u nas licencjat z zarządzania. W trakcie tych studiów najpierw pojechał do Singapuru na tak zwaną wymianę studencką, po czym pojechał do Kanady na kolejny semestr. Wrócił tutaj, skończył dyplom, został na studia magisterskie. W trakcie wakacji pomiędzy pierwszym a drugim rokiem miał praktykę w Goldman Sachs i po skończeniu studiów wylądował w świecie finansów we Frankfurcie. I to jest przykład osoby, która świetnie wykorzystała możliwości, które tutaj dajemy. Czyli i to jest według mnie generalnie zarówno student, jak i absolwent Koźmińskiego. Ktoś, kto widzi możliwości, które mu się daje i ktoś po prostu z nich korzysta. Dziękuję bardzo. Dziękuję.